Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak dobrze rozkroić wanilię i wyciągnąć z niej ziarna. Taką wanilię możecie użyć potem do deserów albo do przygotowania własnego cukru waniliowego. Kupując wanilię, pamiętajcie, że musi być szczelnie zapakowana. I tutaj uważajcie na kupowanie w internecie. Mi przynajmniej zdarzyło się już kupić niestety suchą wanilię. Wanilia powinna być miękka. Także jak ją zegniecie, to widać, że jest bardzo elastyczna. Dość mocno pachnie takim właśnie waniliowym aromatem. Najpierw obcinam jej końcówki, a następnie nożem delikatnie nacinam ją wzdłuż, jak najbliżej bocznej krawędzi. Teraz nożem rozchylam laskę wanilii i ostrożnie przejeżdżam nożem, tak aby wyciągnąć wszystkie ziarenka. Zobaczcie, tutaj są ziarenka wanilii. One są takie aż maziste, mocno pachną, ale jak dotkniecie, to zobaczycie, że to są w efekcie takie malutkie czarne kropeczki. I możecie te ziarenka wyjmować albo za pomocą noża, albo za pomocą niewielkiej łyżeczki. Wystarczy zdecydowanym ruchem przejechać. Zobaczcie, tej wanilii jest całkiem sporo. Połowa takiej laski wanilii starczy do budyniu, deseru czy tym podobnych. Drugą połowę możecie zostawić na później, byle była szczelnie zawinięta. Możecie też przygotować oczywiście domowy cukier waniliowy. Mam nadzieję, że dzisiejszy poradnik jest dla Was przydatny. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!